Byliście bardzo aktywni w komentarzach pod filmikiem o zwierzętach, które wyginęły. Na pytanie, jakie zwierzę chciałbyś wskrzesić, wielu subskrybentów odpowiedziało, że ptaka Dodo. To zrozumiałe. Ptak Dodo to jeden z najpopularniejszych ptaków w animacjach. Holenderscy żeglarze nazywali go Dłodu, co oznacza głupka. Dodo stał się symbolem głupoty, bo nie potrafił latać, niezdarnie biegał i brakowało mu instynktów, co spowodowało jego szybkie i łatwe wyginięcie. Żeglarzom to pasowało, bo mogli szybko zabić ptaka dla jedzenia. Lecz nowe badania obaliły przekonanie o głupkowatości tych ptaków. Porównując rozmiar wymarłego ptaka do jego mózgu, naukowcy doszli do wniosku, że Dodo były całkiem sprytne. Jeśli naukowcy zbiorą wystarczająco DNA, by stworzyć klona, będą mogli wszczepić go do jaj blisko spokrewnionego współczesnego gołębia. Może otrzymamy nową, ciekawą postać? Lecz tak jak dziś ze swych wyobrażeń o dziwacznych zwierzętach tworzymy kreskówki, tak w przeszłości o niezwykłych istotach tworzono mity, choć historie te wcale nie bawiły. No, może czasami. Dziś dowiesz się, które legendy o potworach wciąż są tematem tabu w Kongo, jakie zwierzę mogłoby cię zahipnotyzować i które wymarłe zwierzęta inspirowały upiorne mity. Jak wyglądały najdziwniejsze wymarłe zwierzęta? Pokaż kromaniończykowi mopsa, a ten uzna go za potwora. Tak samo jak nas zadziwia większość wymarłych zwierząt. Na przykład platy belodon, rodzaj wymarłego trąbowca żyjącego 15 milionów lat temu. Wygląda strasznie zabawnie. Choć bestia ta miała cztery straszne kły, wcale nie wygląda groźnie, bo nie miała trąby. Zamiast tego jej dolna szczęka wyglądała trochę jak łopata, a jej pysk był wydłużony. Byłaby pośmiewiskiem dla współczesnych słoni. Istniało stworzenie w miarę podobne do platy belodona, a był nim Deinotherium, który przetrwał do wczesnego Pleistocenu. Ten rodzaj posiadał już trąbę, ale miał kły skierowane do tyłu. Naukowcy wciąż spierają się o to, jak mógł ich używać. Bo to jakby bronić się przed kimś nożem, trzymając go za ostrze. Jim Carrey grał rolę faceta, który na wszystko odpowiadał tak. Ten zwierz wygląda, jakby na wszystko odpowiadał nie. Mógłby zranić się, kiwając tylko głową. To nowy poziom autodeprecjacji. Lecz istniały też pewne osobliwe stworzenia, które człowiek rzeczywiście widział na własne oczy. Roy McCall, biolog z Uniwersytetu w Chicago, w latach 80. prowadził ekspedycję na bagna Likowala w poszukiwaniu tajemniczego wodnego potwora, który był opisywany w mitach i legendach Republiki Konga. Jednak pobliskie plemiona odmówiły mu pomocy. Jak się okazało, był to w tamtych okolicach temat tabu. Tak bardzo ludzie bali się tego stworzenia. Jedna kobieta w końcu podzieliła się z badaczami opowieściami przodków. O zwierzęciu z płytami na grzbiecie. Gdy była mała, rodzice ostrzegali ją przed pewną bestią i radzili, by chowała się za drzewami, jeżeli zobaczy ją w lesie. Dodała też, że raz faktycznie zauważyła grzbiet stworzenia wystający z wody. Ale co to za niezwykła bestia? Przeglądając książkę z ilustracjami dinozaurów, kobieta, która od dzieciństwa bała się potwora, od razu skierowała wzrok na zdjęcie stegozaura. Bardzo przypominał on też spinozaura. Ale wszystkie dinozaury wyginęły. Prawda? Z opisu wynika, że był to pewnie Nguma Monene, olbrzymia jaszczurka, która żyła w Afryce Środkowej. Miała rozwidlony język, krótkie nogi,
i ząbkowaną krezę wzdłuż kręgosłupa. Dlatego ten 15-metrowy jaszczur przypomina prehistoryczne zwierzęta. Szybko porusza się po bagnach i zjada ptaki oraz małpy. Z łatwością mógłby więc zjeść na obiad dziecko zagubione w dżungli. A to nawet nie najdziwniejszy zwierz, który mógł stanowić zagrożenie dla ludzi. Nasi przodkowie na szczęście nie żyli wśród nich, ale gdyby je napotkali, nie mieliby szans na przeżycie. Na przykład Pterizinozaur. Tego zwierza dwukrotnie wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa. Najpierw za to, że na łapach miał po 3 pazury, liczące aż 1 metr długości. Pterizinozaur mógł z łatwością zabić człowieka swoim uściskiem. Do tego mała czaszka 12-metrowego potwora bardzo chciała pasować do jego długiej szyi, ale w połączeniu z dużym ciałem wyglądała nieproporcjonalnie. A i bez tego był dziwaczny. Najwidoczniej można być tak dziwnym, że zostaje to uznane za rekord. Całkiem możliwe, że ten gość jest pierwowzorem znanego Freddy'ego Krugera. O kolejnej bestii nie tworzono mitów. Choć i tak kojarzymy ją z diabłem. A jest to żaba. Ale nie taka. Tylko wielka, diabelska żaba. Nazywa się Belzebufo Ampinga i jest ogromna, bo jest wielkości pitbula. I waży tyle, co owczarek środkowoazjatycki. To największa żaba w historii. Ale czemu nazywamy ją diabelską? Jej szczęki są w stanie wytworzyć nacisk równy 2200 N, co jest zbliżone do siły szczęk drapieżnych ssaków. Dlatego ta żaba mogłaby z łatwością zjadać dinozaury. Ale czy ma zdolność do hipnozy, tak jak Hipnotoad z Futuramy? W folklorze australijskich aborygenów istnieje legenda o groźnym płazie, który hipnotyzując ludzi, zmienia ich w niewolników. Oto Bunip. Podobno skrywał się on w głębinach bagien i małych rzek. Legenda głosi, że stworzenie to potrafiło nawet zmieniać poziom wody. Tajemnicza bestia polowała na ludzi, zwłaszcza kobiety i dzieci. Bunip zabijał swoje ofiary, przytulając je na śmierć ostrymi pazurami. Jednak możliwe, że tym mitycznym stworzeniem mógł być wymarły australijski torbacz Thylacoleo, znany też jako lew workowaty. Miał najpotężniejszy zgryz wśród wszystkich gatunków ssaków. Mógł nawet wspinać się na drzewa, by zrzucać ciała swoich ofiar. Wiele kości z dziwnymi nacięciami pasującymi do szczęk Thylacoleo wydobyto w jego siedlisku, Lancefield. Kości należały do około kilkuset tysięcy różnych osób. Ale co jest straszniejsze od hipnozy, kłów i pazurów? Macki i szczypce. Czas na mity o wymarłych stawonogach. Istnieje tajemnicza historia o tym, jak 3 mężczyzn łowiło miecznika. Gdy nagle tuż przed nimi pojawił się olbrzymi, wielkooki potwór morski i zaczął atakować łódź. Wybuchła desperacka walka. Potwór był okrągły i wydzielał ciemną ciecz o trującym zapachu. Mężczyznom na szczęście udało się uciec. Następnego ranka leżeli w łóżkach, byli bladzi, trzęśli się i odmawiali jedzenia. Te wspomnienia znaleziono w dzienniku Johna Bachelora, XIX-wiecznego misjonarza. I nie był to znany nam kraken, a inna mitologiczna postać. Akoro Kamui. Była to ogromna ośmiornica z folkloru Ainu, rdzennej ludności wysp japońskich. Rozmiary ośmiornicy miały sięgać 120 metrów. Ainu wierzyli, że Akoro Kamui może uzdrawiać i przekazywać wiedzę. Ale był też niestabilny i skłonny do wyrządzania szkód. Posiadał zdolność do samoamputacji i regeneracji kończyn. Ludzie wierzący w to stworzenie i jego moc wierzą, że składanie ofiar Akoro Kamui
wyleczy dolegliwości ciała, w szczególności deformacje i złamania kończyn. Możliwe, że Akoro Kamui może być kałamarnicą, która żyła w okresie kredy, Haboro Tufis, o której tak mało wiemy. Była mniej więcej wielkości kałamarnicy kolosalnej, która mogła sięgać 15 metrów długości. Niemniej tajemniczo wygląda Pulmono Scorpius. To rodzaj wieloraka żyjącego na terenie współczesnych Niemiec i Stanów Zjednoczonych w epoce paleozoicznej. Był to największy znany stawonóg w historii. Jego długość wynosiła do 70 cm, podczas gdy współczesny skorpion nie ma więcej niż 18. Pulmono Scorpius miał powiększone szczypce i kończyny przednie. Jeśli uszczypie cię zwykły skorpion, natychmiast otrzymasz dawkę silnych neurotoksyn, które będą miały toksyczny wpływ na centralny układ nerwowy i układ krążenia. Czasami takie urządzenia są śmiertelne. A teraz pomyśl, co gdyby uszczypał cię 4 razy większy skorpion. A teraz o stworzeniu, które możliwe, że wciąż istnieje. Oto mity o stworzeniach, które mogły nie wyginąć. Gigantopithec. Jest to rodzaj małp człekokształtnych, które występowały w późnym miocenie, pliocenie i pleistocenie na terenie współczesnych Indii, Chin i Wietnamu. Miały ponad 3 metry wzrostu i ważyły około 500 kg. Duże rozmiary dawały im ogromną przewagę nad innymi gatunkami. Gigantopithec rzadko padał ofiarą drapieżników i mógł pokonywać duży obszar w poszukiwaniu pożywienia. A wyginęły przez epokę lodowcową. Wielkim małpom zaczęło brakować jedzenia, które zwykły spożywać, głównie owoców, a ich organizmy nie były w stanie przystosować się do nowej diety. Poznajesz tę postać? Legendy wielu cywilizacji mówią o dziwnych ludziach lub małpach pokrytych sierścią. Nasze wyobrażenie wielkiej stopy opiera się na zeznaniach rzekomych naocznych świadków, dużych śladach stóp na śniegu i próbkach sierści. Lecz najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wielkiej stopy Yeti jest to, że jeśli istnieją, są potomkami Gigantopitheca. Ten inteligentny samotnik wycofałby się w głębokie lasy lub góry, gdyby ludzka cywilizacja weszła na jego terytorium. A jeśli byłby wystarczająco sprytny, mógłby ukrywać się przed ludźmi przez setki, a nawet tysiące lat. A na koniec omówmy przyszłe legendy o dziwnych zwierzętach. Jak widać, często gdy ludzie stają przed czymś trudnym do zrozumienia, wymyślają o tym legendę. Wyobraź sobie, że jesteś wczesnym człowiekiem, który nie zna jeszcze obecnych zwierząt. Nie wiesz nic o ich pochodzeniu i czego można się po nich spodziewać. Napisz w komentarzach krótką legendę o dowolnym, współczesnym zwierzęciu. Na przykład o potworze, który pojawił się dopiero w XVI wieku. Tak, mam na myśli... Mopsa.